Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem zawiało nas do Częstochowy, a dokładnie do salonu Mercedesa, który mieści się w miejscowości Poczesne. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Artura Pawelca, a obok niego pana Pawła Wiekierę, który tutaj w salonie sprzedaży odpowiada za sprzedaż samochodów dostawczych. Tutaj za plecami stoi samochód Mercedes, to jest Mercedes klasy C, tak jak widzimy. Jest to samochód, którego cena mieści się w tych 150 tysiącach, który przeznaczyliśmy na nagrodę dla klasyfikacji drużynowej na wspólnym gołębniku, który organizuje kolega Artur Pawelec w miejscowości Koziegłówki. Troszeczkę może więcej o tych nagrodach, o tym gołębniku powie nam kolega Artur. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców. Tak jak tutaj wspomniał kolega Krzysztof, postanowiłem zorganizować wspólny gołębnik w miejscowości Koziegłówki, nieopodal kolegi Zbyszka Oleksiaka. I tutaj, tak jak mówimy, główna nagroda drużynowa, bo mamy dwie nagrody główne. Pierwsza nagroda główna to jest 150 tysięcy za pierwszego gołębia, który wygra lot. I później mamy równorzędną nagrodę drugą główną, gdzie mamy po prostu tego oto Mercedesa klasy C. W wartości około 150 tysięcy złotych. To jest jakby druga nagroda równorzędna. Ale w klasyfikacji drużynowej. Tak. I to drużyna gołębi, która będzie miała pierwsze miejsce, wygra, że tak powiem, tą nagrodę główną. Tutaj mamy teraz na razie luty, to jest początek dopiero organizowania tej rywalizacji, a tutaj z panem Pawłem rozmawialiśmy, że w tej cenie 150 tysięcy złotych, bo teraz się skupiamy właśnie na mniej więcej doborze takim wstępnym tego samochodu, który będzie nagrodą. Kiedy rozmawialiśmy, pan Paweł mówił, że może być to właśnie Mercedes w tych pieniądzach tej klasy, co widzimy, ale też zobaczmy, jest to model samochodu. Może tam przejdziemy. O, tutaj. To jest klasa CLA, tak? Klasa CLA. Tak widzimy, on wygląda. O. I jeszcze też będzie w miejscu, później bliżej końca roku, tak? Będzie, kiedy już nowy model jeszcze też, który się będzie mieścił. Do połowy roku tak prowadzimy nową klasę C. Czyli to wszystko będzie coś takiego, tego typu samochody. O parametrach będziemy rozmawiać? Nie, za bardzo. Jak będzie po prostu... Parametry są w zupełności wystarczające. Do Polski Bruszkowie. Jak kolega mówi, dlaczego akurat tutaj jestem w salonie Mercedesa? Dlatego, że tutaj z kolegą Pawłem znam się tu kilka lat. Jak zakładałem swoją firmę w 2000 roku, która się zajmuje sprzedażą produktów dla gołębi. On mi tutaj pomagał w doborze samochodów dostawczych, więc postanowiłem, że jednak to będzie Mercedes, bo są to samochody wysokiej klasy, bardzo dobre, a po prostu dlatego, że gramy w pierwszej lidze, no to chcemy mieć tutaj dobre samochody z pierwszej ligi, także zachęcamy tutaj kolegów do wzięcia udziału, że tak powiem, w naszym przedsięwzięciu, w tym wspólnym gębniku. Na pewno któryś z kolegów wygra ten piękny samochód. A powiedzmy jeszcze taką ciekawostkę, że to jest bardzo istotne, że ten samochód będzie nagrodą nawet bez względu na obsadę gołębnika. To znaczy, my planujemy zrobić obsadę na około 2000 gołębi i z reguły tak jest, że w innych tych gołębnikach, kiedy obsada nie osiąga tej ilości, to są nagrody, że tak powiem, proporcjonalnie obniżane. Natomiast tutaj jest taka ciekawostka, że zarówno i nagroda dla indywidualnej rywalizacji, jak i również rywalizacji drużynowej nie zmieni się bez względu na ilość zgłoszonych gołębi. Właśnie tak tutaj Krzysztof słusznie powiedział, o czym ja zapomniałem dodać. Po prostu czy będzie gołębi 500, czy 1000, czy 200, nagroda jest ta sama. Pierwsza nagroda to jest 150 tysięcy dla pierwszego zwycięzcy, który wygra ten lot i drużynowo też jest w granicach 150 tysięcy, tylko w postaci po prostu samochodu. Także to nie ma znaczenia, czy będzie 500 gołębi, czy 1000, czy cała pula się uzbiera. Po prostu jest ta nagroda zapewniona po prostu bez względu na po prostu ten ilość gołębi, która ma tam być, czy będzie 100, czy 200, czy 500. Dlatego myślę, że koledzy hodowcy warto wziąć w tym udział, bo po prostu zresztą organizowałem kiedyś lot o samochód w 2009 roku tutaj w obrębie Radomsko-Częstochowa i też była nagroda ufundowana. Peugeot chyba. Tak, Peugeot przeze mnie, to zresztą Krzysztof filmował, znaczy nie wiem, czy wtedy filmowałeś. Wtedy nie, zrobiliśmy zdjęcia. A wtedy były zdjęcia akurat, to właśnie też był taki lot i po prostu ta nagroda została ufundowana i wszystkie inne nagrody, które po prostu były tutaj, że tak powiem, zadeklarowane przeze mnie i przez moich tutaj, że tak powiem, partnerów, sponsorów, no to mogę się pochwalić, że mam już tutaj partnera, jeżeli chodzi o karmę, jest to firma Eupol, która po prostu zagwarantowała mi po prostu całość karmy na wspólny gołębnik, czy to będzie też 500 gołębi, czy 2000. Oni po prostu tą karmę dostarczają. Dostaję tą karmę od sponsora właśnie firmy Eupol. Korzystając z okazji, kiedy tutaj jesteśmy w salonie Mercedesa, w Poczesnej, zapytajmy się może pana Pawła, który to jest sprzedawcą w tym salonie, o inne modele może Mercedesa, już tak tylko tytułem
nawiązania do tego, żeby też przy okazji kolegów zachęcić dla tych wszystkich, którzy nie wygrają Mercedes, ale może kogoś będzie stać i będzie zainteresowany zakupem. Tutaj powiedzmy, gdzie się salon dokładnie mieści, co za samochody sprzedajecie, no i jakie takie może nowości w tym roku z tej oferty szerokiej tego producenta tej marki macie. Witam serdecznie, będzie mi bardzo miło współpracować z Arturem po raz kolejny i uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu. Odpowiadając na pytanie, mieścimy się 13 km od Częstochowy przy trasie szybkiego ruchu w drodze na Katowice. Działamy od 20 lat, posiadamy w swojej gamie wszystkie modele samochodów od najmniejszych aut osobowych, przez auta dostawcze, ciężarowe, autobusy, także dla każdego coś jesteśmy w stanie znaleźć. I oczywiście zachęcam do odwiedzin, w tym roku planujemy kilka premier. Jedną z nich będzie samochód, który potencjalnie będzie nagrodą w tych zawodach. Planujemy również premierę samochodu podobnego, który użytkuje Artur, czyli Viano. W tym roku wyjdzie nowy model Viano, nowy model samochodu Vito, osobowego i dostawczego. Także tutaj sam Artur może powiedzieć, użytkuje auta i mniejsze, i większe z naszą gwiazdą. Myślę, że jest zadowolony i będzie nadal te auto użytkował. I tyle. Mamy wszystkie samochody do jazd próbnych, jeżeli jest potrzeba, oczywiście zachęcamy. W jakich godzinach macie salon tu otwarty, żeby ktoś był zainteresowany w tym, żeby tutaj przyjść zobaczyć, co macie w ofercie? W tygodniu od godziny 8 do 18, w soboty od godziny 9 do 14. Także przepraszam na emocje, zobaczmy koledzy, tak wygląda tutaj ten salon, który się mieści właśnie w miejscowości Poczesna. I tutaj są samochody, które właśnie nam przybliżył pan Paweł. Także, a my kolegów zachęcamy, tak jak jeszcze tutaj Artur wspominał, do wzięcia udziału w rywalizacji na wspólnym gomniku o ten samochód, jeden z tych modeli, o których mówiliśmy, gdyż tak jak mówimy, oglądamy na razie, spatrzymy do 150 tysięcy, który samochód, bo tak mniej więcej ma wynieść nagroda za lot drużynowy, dla zespołu lotników ma wyglądać, a poczekamy, zobaczymy bliżej, kiedy będzie już lotu finałowego, będziemy dokładnie wiedzieli, jaki model będzie nagrodą. Czy coś jeszcze, Artur, dodamy? To znaczy chciałbym dodać tutaj właśnie, żeby koledzy po prostu no, uwierzyli po prostu w ten gołębnik, w sukces tego przedsięwzięcia, bo po prostu podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie, zresztą mamy jakieś doświadczenie, bo tak jak powiedziałem, organizowałem już taki lot tylko nie ze wspólnego gołębnika, tylko na zasadzie tych nagród i to wszystko się odbyło tak jak potrzeba, były te komisje wkładań, wszystko, po prostu lot odbył się bardzo dobrze, bardzo sprawnie, była na koniec impreza, była zabawa dobra też i teraz też tutaj chcemy to przenieść na ten grunt właśnie tutaj do Koziegłów. Dlaczego Koziegłów? Dlatego, że jest tutaj kolega Zbyszek, on też będzie trochę mi służył radą i pomocą w sensie karmienia gołębi, opieki zdrowotnej, po prostu do że tak powiem, do oglądnięcia tej całej po prostu hodowli naszej i po prostu ewentualnie doradzenia się tutaj u niego na bieżąco, jak i co możemy zrobić, żeby to wypadło jak najlepiej. Także na razie kolegom dziękujemy, życzymy powodzenia, a wszystkim jeszcze raz pokażemy tutaj taki samochód w rywalizacji drużynowej. Będziemy w tym roku na wspólnym gołębniku w Koziegłówkach rywalizować. Dziękuję, do zobaczenia. Dobrego.